Hej, nazywam się Kasia, a w dzisiejszym filmie odpowiem na najczęstsze pytanie, jakie dostaję, czyli jakie materiały kupić na początek malowania akwarelą. Koniecznie obejrzyj, a zakup pierwszych materiałów nie będzie dla Ciebie problemem, ale również będziesz mogła stworzyć prezent dla bliskiej Ci osoby, bo pamiętaj, że malowanie to uczta dla duszy i zmysłów, ale również sposób na wyrażanie siebie i naukę cierpliwości. W dzisiejszym filmie dowiesz się, po pierwsze, jakie materiały kupić na początek i na co zwrócić uwagę, po drugie, jak przygotować sobie miejsce pracy, czyli tu, gdzie pracujesz, oraz oświetlenie, oraz trzecie, jak przechowywać te materiały. Szczególnie zachęcam Cię do pozostania do końca filmu, ponieważ ostatni punkt jest genialny. To będzie idealna wisieneczka na sam koniec. Akwarela to cudowna technika malarska. Przede wszystkim pozwala uzyskiwać te przejrzyste, transparentne kolory, delikatność, ale również można tworzyć mocniejsze kolory oraz kontrasty w swojej pracy. I tu, jak już Cię zaintryguje, zainteresuje i zachęcę do tego, żeby spróbować, to najczęstsze pytanie, które się pojawia, to jest: co kupić? Tak, i tu zazwyczaj pojawiają się schody, bo na rynku jest tego tak dużo, że bardzo łatwo jest trafić na jakiegoś bubla i wtopić pieniądze. Coś o tym wiem, bo sama troszeczkę tego wtopiłam. I sytuacja wygląda w taki sposób, że Ty wtopiłaś, a nawet nie zaczęłaś malować. A ja chcę Cię przed tym uchronić, dlatego też przychodzę tu. Mła! I pomogę Ci i powiem Ci, jakie produkty wybrać na początek, abyś zdecydowanie cieszyła się malowaniem akwarelą. Zatem przejdźmy do punktu pierwszego. Punkt pierwszy. Jakie materiały wybrać na sam początek przygody z akwarelą i na co zwrócić uwagę? Tu muszę wziąć taki ciężki oddech, bo większość z Was zachwyca się produktami, które na przykład mamy w marketach. Jest tego dużo, są duże skrzynie, tam jest zapakowane dużo farby, pędzli, papieru, wszystkiego, cudów, wianków, bardzo dużo. Zachwycacie się i kupujecie to, bo jest to tanie, stosunkowo tanie i później dziwisz się, że z tego nie da się nic zrobić. No nie da się, bo jest tego bardzo dużo, ale w bardzo słabej jakości. I często kupowanie takich rzeczy to, brutalnie rzecz biorąc, wrzucenie pieniędzy w błoto. Postaw zdecydowanie na producentów znanych marek. Dlaczego? Bo oni wiedzą, co robią, bo robią to od tylu lat i ludzie dalej te produkty kupują, czyli to znaczy, że są to produkty bardzo dobrej jakości. Jakość i cena idzie w parze. I teraz, jeżeli kupisz coś dobrej jakości, to na przykład w przypadku farb, Ty wiesz, że one są też zdecydowanie bardziej wydajne. Ja wiem, że taka wielkość farbki, jak zobaczysz, 5 ml, możesz sobie myśleć: Boże, taka malutka, przecież ja się nią nie namaluję. Ale ja przypominam Ci, że to jest akwarela. Tu jest w środku kolor, to jest pigment i Ty go rozrabiasz z wodą i jest zazwyczaj więcej wody niż tego koloru. To nie jest akryl czy olej. Tu używa się, głównym medium jest woda, a dopiero później kolor. Dlatego przy dobrych jakości produktach te pięteczki są naprawdę bardzo wydajne. Powiem szczerze, że chciałabym, żeby ktoś na początku mojej drogi powiedział mi, co wybrać, na jakie produkty postawić, co jest dobrym rozwiązaniem na sam początek, bo to zdecydowanie uchroniłoby mnie od tego, żeby nie rzucić tego malowania w cholerę na dobre lata. Zatem przejdźmy od początku, zacznijmy od farb, papieru i pędzli. Pokażę Ci konkretnie, co najlepiej kupić na sam początek. Jeżeli to kupisz, gwarantuję Ci, że będziesz ukontentowana zabawą z akwarelą. Ok, zacznijmy od farb. Ja stawiam na farby w tubkach i te 5-militrowe są zdecydowanie wystarczające, bo sama z takiej wielkości korzystam.
I zastanawiałam się, jakie kolory dać na początek, abyś miała jak najszersze spektrum malowania, nie tylko florę, ale również i faunę, wszystkiego troszeczkę, żebyś mogła też jakieś krajobrazy spróbować i tak dalej. I tu za chwileczkę z boku pojawi się, jakie to są podstawowe kolory oraz co możesz z nich umieszać. A wierz mi, że możesz bardzo dużo umieszać i ja to postawiłam na 6 kolorów, 6 tubek. I to jest, część z nich to jest Winsor and Newton, seria profesjonalna oraz Daniel Smith. Oczywiście te kolory z Daniela Smitha znajdziesz również i w Winsorze i Newtonie, ale niektóre te kolory są zdecydowanie bardziej soczystsze i przejrzystsze, dlatego ten zestaw to jest lodzio miodzio. Ok, zatem tak. Na początek żółć, czyli Hansa Yellow. Do tego Kuina Cridone Rose, czyli róż, następnie Pernament Sap Green, czyli mamy zieleń. Do tego potrzebujemy niebieski i tu wchodzę na Inanthrone Blue. Następnie wybieram Perelin Maroon i na koniec Wandykę Brown. I te 6 kolorów tutaj Ci pokażę, naprawdę bardzo dużo możesz zdziałać. Możesz podziwiać, co możesz z tego umachać. Papier. Jak dla mnie to bawełna, 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 100% bawełna. I tu polecam oczywiście bloki od Arches. I ten format mały jest bardzo spoko, ale na sam początek zdecydowanie polecam ten Cold Press. On jest najbardziej uniwersalny. Jeżeli chcesz zobaczyć test tych papierów, to znajdziesz to też na moim kanale. Jeżeli chcesz zacząć od takiego początku, 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 żeby też na tym wykonywać takie prace bardziej już no, nie ćwiczebne, tylko żeby coś wyszło, a chciałabyś poćwiczyć, to bardzo fajnym papierem na sam początek jest również ten Gamma Fabriano i to jest mieszanka i to jest 25% bawełny, a reszta to jest celuloza, ale ostrzegam, że na tym, a na tym papierze są bardzo duże ograniczenia pomiędzy nimi. Myślę, że te porównanie tych dwóch papierów zrobię film, co tu się da, a czego nie, ale przyznam szczerze, że jeżeli chcę sprawdzić, czy dane kolory, jak się łączą, jak to wygląda i takie proste obrazki, proste obrazy możesz zdecydowanie wykonać na tym papierze. Jeżeli chcesz już taki odlot, odlot, to tylko bawełna. Ok, a teraz pędzle. Dobra, mamy do wyboru wiewiórki i sobole, naturalne włosie, no i oczywiście włosie syntetyczne, no i włosia mieszane. Jeżeli chodzi o to na sam początek, myślę, że najlepsze będzie zdecydowanie te sztywniejsze włosie, czyli włosie sobolowe albo taki syntetyczny sobol, ze względu na to, że nie musisz mieć aż takiej precyzji w ręku i aż tak dobrze umieć trzymać pędzel, bo zdecydowanie te włosie jest bardziej sprężyste w sobolu niż w wiewiórce. I powiem tak. Jeżeli zdecydujesz się na sam początek na format A5 i to jest bardzo dobry wybór, nie patrz tutaj na gramaturę, bo to jest róg, także to jest ten gruboziarnisty, ale jeżeli zdecydujesz się na taką wielkość, to tu zdecydowanie wystarczy Ci jeden pędzel. I do tego formatu dobrym rozwiązaniem są pędzle w wielkości numer 4. Ja oczywiście uwielbiam Escodę, ale to już wiesz. To wszystko teraz zależy od zasobności Twojego portfela. Ja uważam, że lepiej jest postawić na jeden lepszy zdecydowanie pędzel, niż kupić ich milion różnych takich, bo pędzle kolekcjonuje się i na przykład taki pędzel, to jest na przykład Skoda i Rezerwa, to ten pędzel ja w numerze numer 4 używałam około 5 lat i dopiero starł się szpic, zatem naprawdę warto. Ale teraz tak. Do wyboru, do koloru. Ten pierwszy pędzel to jest Kolibri i to jest bardzo fajny pędzel na sam początek. Jest to włosie naturalne. Powiem tak, że na sam początek wystarczy, sama tymi pędzlami zaczynałam malować. Następny pędzel to jest Escoda Rezerwa i to jest włosie naturalne Sobola. I to jest rozmiar 4. Oczywiście okrągły ze szpicem. Polecam. I to jest moje nowe odkrycie, z czego uważam, że te pędzle są naprawdę bardzo fajne. Oczywiście Escoda, więc w sumie no jakość producenta
To się czuje. I tu mamy mieszankę, i to jest włosie naturalne oraz włosie syntetyczne. I tego włosia naturalnego jest w ogóle tylko 10%. I jest to bardzo fajny pędzel i to jest Eskoda seria Chronos. I tu, jeżeli chodzi o wielkość, to jest to szóstka, ale wielkościowo przypomina troszeczkę czwórkę z rezerwy. Zatem do wyboru do koloru jeden pędzel dla piątki zdecydowanie Ci wystarczy. Okej, pomyśl sobie, dobra Katarzynka, mamy farby, mamy papier, mamy pędzel. Co jeszcze do tego ja potrzebuję? Oczywiście jeżeli masz taką ochotę, to fajne są takie porcelanowe miseczki. Jest tu 7 okienek, także tych 6 sztuk kolorów, które Ci poleciłam, możesz spokojnie sobie tutaj wyrzucić. Jeżeli chodzi o mieszanie kolorów, wystarczy Ci do tego talerz taki, wiesz, obiadowy. Tylko wybierz biały, bo na białym będziesz widziała po prostu, co mieszasz, tak? Do tego będziesz potrzebowała 2 kubeczków z wodą. Najlepiej wybierz sobie po prostu przezroczyste, żebyś widziała, gdzie jest czysta, gdzie jest brudna, żeby Ci się nie pomyliło. I do tego oczywiście w Rossmańcu albo w każdym innym takim sklepie z kosmetykami możesz znaleźć gumbeczkę celulozową. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, po co takie cudeńko, to odsyłam Cię do tego filmu, do filmu o gumbeczce celulozowej. No i oczywiście ręcznik papierowy, czy też papier toaletowy, ale myślę, że to każdy ma w domu. I szczerze mówiąc, możesz zaczynać malować. I tu, skoro już wszystkie materiały, wszystko mamy, przejdźmy do punktu drugiego. Punkt drugi. Jak przygotować miejsce i oświetlenie do pracy? Najlepiej byłoby tak naprawdę malować w świetle dziennym, ale no nie oszukujmy się, nie zawsze jest to możliwe, w większości malujemy wieczorami. I tu idealnie sprawdza się lampka z żarówką Daylight. I to jest zdecydowany game changer, bo masz wrażenie, że rzeczywiście malujesz jak w ciągu dnia. Nie zmienia Ci kolorów, które nakładasz, nie przekłamuje Ci kolorów i to jest ekstra. I tu za chwileczkę pokażę Ci, jak wygląda moje miejsce pracy wraz z oświetleniem, a pracę kładę na deskę z surowej płyty MDF, która jest docięta do konkretnego rozmiaru, abym mogła przymocować również pracę do tej deski. Taką płytę surową MDF znajdziesz w każdym sklepie drzewnym i dotkną Ci do rozmiaru, jaki potrzebujesz. Ważny aspekt jest taki, aby tą deskę troszeczkę sobie nachylić, ale nie za dużo, ze względu na to, żeby ta woda Wam nie spływała, ale to jest ważne, lepiej się maluje, bo możesz zachować lepszą perspektywę, przede wszystkim nie nachylasz się tak nad swoją pracę, czyli dobre dla Twojego kręgosłupa i dla Twoich oczu, bo siedzisz prosto i wszystko widzisz i tak się zdecydowanie lepiej maluje. Ja pod taką deskę, i to również widać na tym filmie, ja pod taką deskę po prostu kładę pudełeczko i to jest akurat pudełeczko od szklanego pióra do kaligrafii, ale również takiej wysokości pudełeczka mają pudełeczka do biżuterii. Ja myślę, że każda z Pań takie pudełeczko ma. Okej, także tą kwestię mamy za sobą, jak malować i jak tworzyć, jak korzystać z takiego miejsca, zatem przejdźmy do punktu trzeciego. Trzeci, jak przechowywać materiały? Uważam, że jest to często pomijany temat odnośnie tego, jak przechowywać nasze materiały. A to jest bardzo ważny aspekt, jeżeli chcemy, żeby te materiały nam dobrze służyły, długo służyły, nie odkształcały się i nie uległy zniszczeniu. Zatem zacznijmy od farb. Ja przechowuję sobie farby w takim drewnianym pojemniku, który był przeznaczony na herbatę. Wyjęłam po prostu ze środka te podziałki, żeby móc sobie włożyć tutaj tubeczki. Ważne jest, aby farby trzymać z dala od światła i wilgoci. No lepiej, żeby tam się nic im nie stało. Następnie to papier. Papier zawsze przechowujemy na płasko. Chodzi o to, żeby ten papier nam się nie odkształcał. Ja na przykład papier przechowuję w taki sposób, że w szafie, tam gdzie mam ubrania, dorobiłam sobie półeczkę, taką, która ma wysokość gdzieś około 6-7 cm i tam trzymam sobie papiery jeden na drugim. Oczywiście na zasadzie takiej, że na dole są te największe, a ku górze coraz mniejszy format. I to uchroni Ci ten papier od zniekształceń. Oczywiście trzymamy również papier z dala od wilgotnych miejsc i od słońca, bo miałam taką historię, że papierowi coś się przydarzyło, bo był na słońcu. Także nie polecam. Na płasko
zawsze będziesz miała pewność, że on się nigdy nie wignie, i oczywiście nic się z nim nie stanie. Następne to pędzle. Pędzle najczęściej przechowuję w takiej plastikowej tubie, którą dostaniesz w każdym sklepie plastycznym. Ona jest oczywiście, możesz ją zwiększać, bo trzonki w pędzlach są różne. Do akwareli polecam te z krótkim trzonkiem, bo zdecydowanie łatwiej jest je utrzymać, bo im dłuższy trzonek, tym jest cięższy po prostu pędzel. I ja wkładam te pędzle do środka i one są albo na leżąco, albo w pozycji pionowej. Tylko jedna bardzo ważna rzecz. Broń Ci, Panie Boże, nie zostawiaj mi pędzli wstawionych w taki sposób do kubka pojemnika, czy gdziekolwiek w wodzie, czy gdzieś. Nie zostawię pędzla tak z włosiem, bo włosie już po prostu nie wróci i będzie ciężko jest odzyskać włosie, kształt tego włosia w pędzlu. Zawsze pędzle przechowuje się albo pionowo, albo poziomo. Spójrz też, jak materiały przechowywane są w sklepach plastycznych. To da Ci też bardzo dużo do myślenia. Często też pędzle wyposażone są na przykład w takie skówki, które zabezpieczają włosie przed kurzem, przed zniekształceniem ze wszystkim, ale wystarczy, że będziesz trzymała je pionowo, ja je w taki sposób pionowo trzymam i nic się z nimi nie dzieje. Teraz już wiesz, jakie materiały kupić na sam początek. Tu na ekranie widzisz również papier, pędzle, pędzel oraz farby. Po drugie, wiesz, w jaki sposób przygotować swoje miejsce pracy i oświetlenie. Pamiętaj, dbaj o swoje plecki i o swoje oczy, bo masz tylko jedne. Oraz trzeci punkt, czyli jak przechowywać swoje materiały, aby służyły Ci jak najdłużej, aby się nie zniekształcały i nie traciły swojej jakości. Zatem przyszedł czas na naszą wisienkę. To będzie mój przepis na tanią bawełnę. Tania bawełna? Tak, to jest możliwe, bo możesz kupować w bloku bawełnę, ale również możesz kupować w arkuszu. Oczywiście ten arkusz jest już docięty, bo nie mam takich warunków, żeby przytrzymywać jego drugą połowę, bo to jest arkusz 56x76, a przypominam, że arkusze i bawełnę trzymamy na płasko. I teraz tak, według mojej ściągi, to taki format A5, to jest koszt około 45 zł. Mamy w środku 12 arkuszy, czyli wychodzi po 3,75 około na jedną sztukę formatu A5. Natomiast tutaj z takiego dużego formatu, oczywiście wyobraź sobie, że to jest ta druga część i to jest ten format 56x76. I tu, według mojej ściągi, to jest koszt takiego arkusza około 35 zł i formatów A5 możesz dociąć około 13, 10 pełnych i 3 takie niepełne. I tu wychodzi, że jeden format to jest koszt około 2,70, czyli złotówka różnicy, a naprawdę przy dużych ilościach to się zawsze nazbiera. Ale jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, bo tu jak kupujesz blok, masz tylko i wyłącznie sam format A5, bądź też format A4, tak jak tu. Natomiast kupując sobie taki arkusz bawełny, możesz sobie to pociąć na różne formaty i wykorzystać ten papier do granic możliwości. Zatem jak? Podoba się wisieneczka? To na dzisiaj tyle. Pięknie Ci dziękuję za ten wspólny czas. A teraz Ty daj mi znać, czy któraś z tych rzeczy, o której mówiłam, była dla Ciebie zaskakująca? Koniecznie daj mi znać w komentarzu. A jeżeli te tematy są dla Ciebie interesujące, to zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i przypominam również, że prowadzę kanał na Instagramie. Tam możesz znaleźć codzienną dawkę wiedzy i inspiracji. Zatem widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa!